Witam was, moi drodzy, bardzo gorąco. Z tej strony Highstyled i gramy w Enter the Gungeon. Postanowiłem to ponagrywać na YouTube'a trochę, bo ostatnio nie mam czasu co pograć na streamie. Co chwilę albo gramy z ekipą, albo robimy jakieś inne rzeczy. Typu na przykład dzisiaj prawdopodobnie będę grał w Dooma nowego w multi z chłopakami z Jaroka. I pewnie też znowu sobie nie pogramy w Gungeona. Postanowiłem sobie, skoro mam czas, to czemu nie, mogę ponagrywać na tubę. I będziemy sobie takie pojedyncze rany wrzucać jako odcinki. Ma dobry pomysł, nie? Jeżeli komuś z was się podoba ta seria u mnie, no to myślę, że będziecie się w miarę dobrze przy tym bawić. Jest zuć. O, fuck. Co? Nie zabrał mi HP? Kurde. O, jeszcze was więcej na pewnie. O, please. Fuck. Jezu. Książki do mnie strzelają. Tu mnie koleś fioletowy cały rozgoni. Dobra, już prawie. Jesus. Fuck. Ale bałagan, ale burdel. No, umrzejże już, Jezus Maria. Okej. Intensywnie w tym pomieszczeniu, ale jakimś cudem nie straciłem ani garści HP. No to dobrze. To dobrze, możemy lecieć dalej. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Chodźmy do góry. Bam. A tak byli fajnie ustawieni, mogłem ich zabić, kurczę, jednym strzałem. Dobra, trudno. Nie, no fuck, to skręciło w moją stronę. Ja pierdzielę. Co za fail. Gdzie jesteś? Do łóżku. Czas umierać. Okej. Mam nadzieję, że moje problemy z padem już się skończyły. Przełączyłem go do innego portu USB i chyba się nic nie dzieje złego. Więc powinno być dobrze. Jejku, jejku. Wow. Fuck. A nie, no gdzie ten jeden pocisk taki, kurde, jakiś kompletnie z tyłka poleciał w bok. W ogóle go nie widziałem. Dobra, celności to niestety nie ma za dużo. Pilotem. Te pociski to w ogóle znikają po jakimś czasie. Nie ma tak dużego zasięgu ta broń, jak myślałem, że ma. Hop, hop, jeszcze duchy. O Jezu. Wow, fuck, skupiłem się na tym, żeby gościa tam trafiać. O nie. No to jest słabe podejście. No ale dobra. Jesus. Jeszcze więcej. Pilotem to raczej chyba trzeba na blisko grać, bo... No nie wiem. Te pociski tak ledwo trafiają, cholera. Latają gdzieś... Prawo, lewo, gdzie tam... Gdzie tam się urodzi, tam leci. Dobra. Trochę uspokoić rozgrywkę. Nagranie też strasznie burzliwe. Od samego startu. Jejku, jejku. Moi drodzy. Chciałbym się z wami podzielić czymś. Nie, nie chciałbym. Ale prawda jest taka, że osoby, które mnie wspierają od dłuższego już czasu, od bardzo dawna właściwie niektórzy, wiedzą, że w lutym rzuciłem palenie. I rzuciliśmy to palenie razem z żoną naraz, naprawdę na długo. I w pewnym momencie wyszło tak, że zapaliliśmy raz i zaczęliśmy palić znowu. Niestety, to był największy błąd chyba mojego życia. Naprawdę. Pomijając już fakt, że w ogóle zaczynałem palenie, to fakt, że wróciłem do tego w pewnym głupim momencie, w chwili słabości, mimo że byliśmy tacy szczęśliwi bez papierosów, to w chwili słabości zapaliliśmy i od tamtej pory
cały czas zmagam się z tym pieprzonym nałogiem, który jest kompletnie bez sensu i... Boże, wiem tyle strasznych rzeczy o tym i tak bardzo nie chcę palić, a mimo tego co chwila gdzieś mnie ciągnie do tego. W każdym bądź razie, no... Ostatnio pisałem o zmianie atmosfery na streamach. I o tym, żeby miał więcej energii do życia i w ogóle. Ja czuję, jak papierosy mnie wyniszczają po prostu. Czuję to każdego dnia, w każdej chwili, cały czas, że nie mam siły, ochoty po prostu na nic. I to pewnie też widać na streamach i na nagraniach i w każdej części mojego życia praktycznie. Dlatego rzucam palenie. I w tym momencie tego nagrania już, powiedzmy, mogę się uznać za osobę niepalącą, ale będzie na pewno ciężko, bo to nigdy nie będzie dla mnie łatwe, rzucenie palenia. Na pewno. Nawet się nie próbuję łudzić, że będzie kolorowo i cudownie od samego startu. Ale mam nadzieję, że razem, moi drodzy, ze mną przez to przebrniecie i że nie będę wam ruinował wieczoru i że dalej będziecie lubili mnie oglądać. A to jest dla mnie w tym momencie naprawdę najważniejsze na świecie, żeby się uwolnić od tego i zacząć żyć tak jak, kurde, nie wiem... Tak należy. I właśnie o tym pisałem, że będzie zmiana atmosfery i tak dalej. Prawdopodobnie będę przeklinał, będę się denerwował i tak dalej. Chociaż może też, no może nie, no. Wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Całe rzucanie palenia to jest tylko i wyłącznie psychika. I to, czy faktycznie nam tego brakuje, czy się zastanawiamy cały czas, co to będzie. Bo jak rzucam palenie, to zawsze mam od początku, w momencie, w którym gaszę ostatniego papierosa i mówię sobie nie, to jest koniec. A parę razy już rzucałem. Jak widać, nieskutecznie. Mam nadzieję, że właściwie takie wyjście do was z tym, podzielenie się tym z wami i pomoże tym razem rzucić faktycznie i zostać przy tym niepaleniu. Za każdym razem, jak odkładam ostatniego papierosa, wyrzucam, to już zaczynają się takie myśli kłębić, typu kurde, jak ja sobie poradzę w życiu bez tego? Przecież ja tak lubię palić. I nagle całkowicie 180 stopni zmiana myślenia. Więc może być różnie. Może być różnie, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Że ja sobie z tym jakoś poradzę, a że wy w międzyczasie nie zaświrujecie ze mną. No, a wracając do przyjemniejszych tematów. Dzisiaj gramy chyba w Dooma. Co prawda nie byłem do niego zbyt pozytywnie nastawiony i dalej nie jestem, ale postanowiłem dać mu szansę, jako że ekipa mnie pytała, czy chcę pograć. Wow, za... Dobra. Jakoś tego wszystkiego uniknąłem. Więc zaopatrzę się w Dooma i dzisiaj go na streamie prawdopodobnie będziemy cisnąć. Chciałem w Daisy pograć, prawdę mówiąc, i w Gungeona, no ale... Na pewno nie chciałem grać wersustkę, więc jest to zmiana w stosunku do ciągłego pociskania wersustkę. I to jest dobra zmiana. Wersustka zabija mój kanał zdecydowanie. Technika stół ślepak. Wywrotki oślepienia, co? What the fuck? Starożytna technika wywołuje efekt ślepaka w momencie wywrócenia stołu. Ej, no kurde. Fajna sprawa. To jest naprawdę fajna sprawa. Zadziwiająca, bo często te znajdźki są jakieś tam bezsensowne. A ślepak przy wywróceniu stołu wydaje się być całkiem rozsądną opcją. No dobra. Wszystko o tym pamiętać, że to mam. Ok. Dobra, zajmij... Okej. Duszek załatwiony. Teraz jeszcze tego Boba. Panie Bobie. Okej. Wow, jak ten szybko pan. Aż dziwne. Pam, 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 pam. Jesus. Zasięg tej broni jest żenujący po prostu. Zgiń! Okej. We're doing it. We're good. Tu jest boss. Nie. Nie chcę do bossa iść. Mam 45 pieniążków, całkiem dużo. Chciałbym może sklepik. Sala kominkowa. Mamy sklepik w ogóle? Nie mamy. Musi być tu. To znaczy tam albo...
Może tutaj być jeszcze jedno pomieszczenie z przeciwnikami, ale zaraz na pewno trafimy do sklepu. Jest sklepik. What? Fuck! No to miałem sobie pancerz. Problem w tym, że ja co chwilę tak lamię. To nie jest tak, że ta gra jest jakaś strasznie trudna. Ja co chwilę po prostu lamię. Włażę w te pociski przypadkiem. Ach. I to jest okropne. Mapa za 30. Celownik laserowy 38. Pancerz, amunicja, klucz. O, tutaj mam jeszcze jakieś pomieszczenie. Co tutaj ciekawego? O, tu będzie chyba skrzyneczka jakaś. Nie. To działa z tymi stołami. Okej, okay, ale efekt ślepaka widzę, że też zadaje obrażenia. Dobra, tu mamy skrzyneczkę. To sobie otworzymy. Klucz i pancerz weźmiemy. Dobrze. Klucz i pancerz, żebyśmy może bossa tego przeżyli. Może jakoś damy radę. Małe R z alfabetu. Bullet. Każdy strzał wystrzeliwuje. Słowo bullet. Bullet, bullet, bullet. Dobra. That's cool. That's cool, that's cool. Okej. Okay. Oh fuck, zasuniłem go sobie stołem. O nie, wlazłem w rakietę. Bullet. Dobra. Nie ma się co spieszyć. Wow, fuck, było blisko. Okej, ma już pół HP. Niestety skończyły mi się stoły. Reload. Reload. Bullet, bullet, bullet. O, oh, fuck, wlazłem w niego. Nie! Kurde. Wow, 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 wow. Zmarnowaliśmy już 300 literek na niego. O, oh, fuck! No, nie wierzę. Kurna. Gdzie ja tam miałem już jeden HP tylko? O, oh, fucking hell. Nice. No to mnie rozwalił. Dobra, no to nic. To idę nagrywać na ten odcinek. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie mój kanał, wpadajcie po więcej i zapraszam na stream codziennie o 20.00. Przynajmniej staram się być. W razie zmian zawsze informacje na Twitterze itd., itd. Trzymajcie się, moi drodzy. Uwielbiam was, pa, pa. No, nie, no serio. Na razie.